Adam Siewierski był jednym z uczestników drugiej edycji popularnego randkowego show dla seniorów, które emitowane jest na antenie Telewizji Polskiej. Choć podczas turnusu w Sanatorium Miłości nie udało mu się znaleźć wybranki serca, to niedługo po zakończeniu programu poznał panią Martę, z którą wziął ślub. Relacja rozpadła się dość szybko. W lutym 2024 roku doszło do rozwodu, a Adam już chwali się nową partnerką. Sanatorium Miłości na ekranach telewizyjnej Jedynki gości od 20 stycznia 2019 roku. Prowadzącą format niezmiennie jest Marta Manowska, która swoją empatią i ciepłem skradła serca nie tylko kuracjuszy, ale również telewidzów. Program od lat cieszy się ogromną popularnością, stąd nie dziwi fakt, iż powstają kolejne edycje. Niedawno zakończyła się szósta odsłona show, a TVP już szuka kandydatów do kolejnej edycji. Choć nie wszystkim bohaterom, którzy zdecydowali się wyjechać do jednego z popularnych polskich uzdrowisk, udało się w programie znaleźć miłość, to pewne jest, że udział w Sanatorium Miłości przyniósł wielu z nim sporą rozpoznawalność, a widzowie nadal żywo śledzą ich dalsze losy. Jednym z takich bohaterów jest właśnie Adam Siewierski. Adam z Sanatorium Miłości niedawno się rozwiódł. Teraz pokazał nową partnerkę, Adama Siewierskiego poznaliśmy w drugiej edycji Sanatorium Miłości. Mężczyzna w programie nie zdołał jednak zdobyć serca żadnej z obecnych pań, ale niedługo po opuszczeniu programu szczęście się do niego uśmiechnęło. W 2021 roku do Adama napisała Marta, która zobaczyła go w jednym z odcinków programu. Mimo dzielącej ich odległości zaczęli się spotykać i niebawem stanęli na ślubnym kobiercu. Na ślubie, który zorganizowano w Wolbromiu i weselu, które odbyło się w Chełmie, nie mogło oczywiście zabraknąć gospodyni Sanatorium Miłości, Marty Manowskiej. Ich małżeńskie pożycie nie trwało jednak zbyt długo i w lutym 2024 roku wyszło na jaw, że Adam i Marta są już po rozwodzie. Teraz na profilu Adama na Facebooku pojawiło się zdjęcie, na którym widzimy go u boku nowej partnerki. Adam wraz z ukochaną wybrał się na farmę alpak. W komentarzach pojawiły się gratulacje od znajomych seniora.